Większość czasu swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. W przypadku kiepskiej wentylacji w tych pomieszczeniach nasze samopoczucie mocno się obniża, mimo iż często nie zwracamy na to uwagi. Nasza energia życiowa oraz zdolność do koncentracji mocno się osłabiają. Narasta zmęczenie i apatia. Przyczyną tego jest najczęściej niedotlenienie naszego mózgu, wynikające z braku świeżego powietrza. Możemy temu skutecznie przeciwdziałać, instalując nowoczesny, energooszczędny system wentylacji. Zapewni on stały dostęp świeżego powietrza, niezależnie od pory roku i pogody. Prezentowany tutaj dom zaopatrzony jest w system mechanicznej wentylacji rozdzielaczowej Ventiflex, który współpracuje z gruntowym, rurowym wymiennikiem ciepła Grand Therm, spełniającym tutaj rolę ekoklimatyzatora. Układ taki ogranicza do minimum zużycie energii potrzebnej do podgrzania lub schłodzenia świeżego powietrza, które dostarczane jest do budynku. W okresie letnim gorące powietrze, przechodząc przez gruntowy wymiennik, ochładza się od 30 kilku stopni Celsjusza do około 18 i po rozprowadzeniu wewnątrz budynku tworzy w nim przyjemny, komfortowy i zdrowy klimat, nawet w najbardziej gorące dni. Odpowiednie filtry wyłapują z dostarczanego powietrza owady oraz pyły. Dostarczane w ten sposób powietrze jest pozbawione nadmiaru wilgoci, co znacznie podwyższa komfort w najbardziej nawet upalne dni. Jednocześnie powietrze to nie jest przesuszone, jak ma to miejsce w przypadku używania standardowych klimatyzatorów. Ponadto należy podkreślić, że chłód pozyskany z gruntowego wymiennika jest praktycznie darmowy, dostarcza nam go bowiem Matka Ziemia. W okresie zimowym mroźne powietrze przed wprowadzeniem do budynku zostaje wstępnie podgrzane w rurach gruntowego wymiennika do temperatury w okolicach 0 stopni Celsjusza lub powyżej. Pozyskujemy w ten sposób dodatkowe darmowe ciepło. Dalej, z gruntowego wymiennika powietrze kierowane jest do rekuperatora, będącego sercem całego systemu. To w nim, dzięki znajdującemu się tam wymiennikowi, następuje odzysk ciepła ze zużytego powietrza, które jest usuwane z wnętrza budynku. Tak oto powietrze wprowadzane do budynku posiada już temperaturę niemal pokojową, czyli około 18-20 stopni Celsjusza. Jego dalsze podgrzewanie wymaga już bardzo niewielkiego nakładu energii. Rozwiązanie takie powoduje, że wewnątrz budynku stale mamy świeże powietrze bez potrzeby otwierania okien oraz przy niezmiernie małych wydatkach na jego ogrzewanie. Ponadto uwalniamy się od problemu zagrzybionych ścian, który jest często występującym problemem w dobrze izolowanych budynkach ze szczelnymi oknami, wyposażonych jedynie w wentylację grawitacyjną, czyli tradycyjne kominy wentylacyjne. W przypadku nowo budowanych domów instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją ciepła jest warunkiem niezbędnym, aby budynek był energooszczędny, a zarazem funkcjonalny i komfortowy. Dla zapewnienia sprawnie działającej wentylacji konieczne jest prawidłowe rozprowadzenie powietrza wewnątrz budynku. Niezwykle łatwo można to zrealizować, używając systemu rozdzielaczowego Ventiflex. System ten składa się z kanałów głównych, tzw. pionów, którymi powietrze z rekuperatora doprowadzane jest do skrzynek rozprężnych. Stamtąd elastycznymi kanałami Ventiflex powietrze rozprowadzane jest do poszczególnych pomieszczeń poprzez skrzynki rozprężne połączone z anemostatami lub kratkami wentylacyjnymi. Kanały Ventiflex wyposażone są w gładką, antystatyczną warstwę wewnętrzną, która dodatkowo zabezpieczona jest za pomocą mikrosrebra przed rozwojem grzybów, pleśni oraz bakterii, stanowiących duże zagrożenie wszelkich układów wentylacyjnych. Kształtki systemu Ventiflex również zabezpieczone są za pomocą mikrosrebra. Posiadają budowę modułową. Używając zaledwie 10 podstawowych elementów, można zbudować praktycznie dowolne rodzaje rozdzielaczy bądź skrzynek rozprężnych. Tak uniwersalne rozwiązanie daje wielką swobodę przy rozprowadzeniu kanałów wewnątrz budynku. Zarówno kanały Ventiflex, jak i rozdzielacze oraz skrzynki rozprężne doprowadzające powietrze na parter mogą być umieszczone pod wylewką w warstwie izolacji styropianowej. Natomiast te, które dostarczają powietrze na poddasze, zazwyczaj montowane są nad sufitem podwieszanym pod warstwą izolacji.
Niewielkie rozmiary kanałów oraz skrzynek rozprężnych i rozdzielaczy nie przeszkadzają w zainstalowaniu systemu ogrzewania podłogowego i pozwalają na wykonanie praktycznie niewidzialnej dla oka estetycznej instalacji wentylacyjnej. Prawidłowo zaprojektowana instalacja systemu wentylacyjnego Ventiflex jest wydajna, cechuje się niskimi oporami przepływu i jest praktycznie bezszumowa. Prawidłowy projekt dostarczą Ci nasi projektanci lub współpracujące z nami firmy.